Kamil, ostatni dzień Pucharu Świata za nami. Jakie to uczucie? No niesamowite. Stanąłem na podium w ogólnej klasyfikacji, co było też jednym z moich marzeń i no, czuję się rewelacyjnie z tym. Jak ten dzisiejszy konkurs trudny był? Jak oceniasz te swoje ostatnie skoki pucharowe? To rzeczywiście konkurs nie był łatwy, bo te warunki nie były jakoś super stabilne, ale też moje skoki dzisiaj mogły trochę, albo pozostawiły trochę do życzenia, ale ogólnie uważam, że miejsce w dziesiątce jest super i cieszę się, że Piotrek też skoczył do dziesiątki, był nawet w pierwszej szóstce, także super. Dwóch Polaków w dziesiątce, to podtrzymaliśmy pasce. Miałeś różne cele na ten sezon, jednym z nich właśnie było podium Pucharu Świata. Udało się to osiągnąć, jeszcze się denerwowałeś do ostatniego skoku? No rzeczywiście dzisiaj Severin Front się sprężył dosyć mocno i tam mnie próbował atakować, ale ja się mu nie dałem i zatrzymałem co moje. Czy teraz zamierzasz trochę odpocząć, czy jeszcze się skupiasz na tych mistrzostwach Polski? No jeszcze trzeba troszkę poskakać, bo te mistrzostwa Polski, będzie idzie sporo kibiców, to dla nich też trzeba po prostu skoczyć normalnie, czyli tak jak potrafimy najlepiej, żeby też coś mieli z tego. No i zobaczymy, ale też odpoczynek jak najbardziej by się przydał, aczkolwiek po mistrzostwach Polski na pewno sobie go nie pożałuję. Masz już jakieś plany, coś może zdradzić, jeśli chodzi o jakieś wakacje, co zamierzacie? Jeszcze nie. Na pewno gdzieś pojedziemy do ciepłych krajów, ale jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Zobaczymy. Jeszcze jest na to czas. A jakbyś podsumował cały sezon, tak jakoś krótko? To sezon trochę, że tak powiem, jest taki sinusoidalny. Zaczęło się od głębokiego dołka, ale na szczęście później stopniowo bardzo konsekwentnie z niego wychodziliśmy i tutaj bardzo wielkie dzięki dla trenera Łukasza Kruczka, który zrobił niesamowitą robotę, bo przygotował nas do tego sezonu wspaniale. Wtedy, kiedy mieliśmy skakać dobrze, to tak się stało i cały sztab szkoleniowy zasługuje naprawdę na gromkie brawa. Dziękuję mojej żonie, która zawsze mnie wspierała i moim rodzicom. I dziękuję kibicom, którzy w nas wierzyli, tym prawdziwym, którzy cały czas byli przy nas, którzy pisali ciepłe słowa wtedy, kiedy nawet nie szło, kiedy nawet u nas pojawiała się frustracja, to każdy nas podnosił na duchu. Za to wam dziękuję. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy, Kamil, za te wszystkie wzruszenia, chwile radości, no i życzymy mi trochę odpoczynku po tym sezonie. Dzięki wielkie, cześć.